Chcę dzisiaj powiedzieć Tobie o Twoim największym wrogu, Twoim i moim. Galacjan 2:20 mówi, żyję już nie ja. Na pewno o tym wiesz. Żyję już nie ja. Te greckie słowo ego, nie żyje moje ego. Ego umarło wraz z Chrystusem. Nie mam ego. Żyję już nie ja. Na pewno wiesz. Ale czy ty przeżywasz to? I czy to w jakim stopniu ty to przeżywasz? Bo jeśli wiesz, a nie przeżywasz, to znaczy, że jest to dla ciebie realnie niedostępna rzecz. Teoretycznie jest dostępna. Masz klucz do tych drzwi, no ale nie wchodzisz. Nie wchodzisz. Żyję już nie ja. To trzeba było, co z tym zrobić? Zabić. W ogóle jedną z pierwszych rzeczy, które ja zrozumiałem po moim nawróceniu, to było to, że ja nie jestem naprawiony. Ja, wiecie, kiedy ja głosiłem Ewangelię, opowiadałem tak, jak potrafiłem na początku ludziom swoje świadectwo, ludzie mówili, tak, ty miałeś z czego się naprawić, ty byłeś przestępcą, ty byłeś taki, a wiesz, no i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że moje nowe narodzenie nie było naprawą, bo nowe narodzenie nie jest naprawą. Nowe narodzenie jest urodzeniem się na nowo. Nowy człowiek powstał. Dziecko, które się rodzi, to nie jest zaleczenie choroby. To jest nowy produkt. Nowy produkt powstaje, zupełnie nowa postać. I teraz żyję już nie ja. Tu chodzi o to, że te ja, te ego, to było coś, czego nie można było uleczyć. Najlepszy człowiek na świecie, który nie poznał Pana Jezusa, najlepszy, posiada ego. Posiada ego. On może być lepszy niż my wszyscy naraz tutaj. Może być altruistą wielkim, filantropem, człowiekiem niesamowitej odwagi. Ja czasami słucham o ludziach odwagi, prawda, tutaj tego teraz zabili w Rosji, jak on się nazywał. Tak, człowiek niesamowitej odwagi. Odważny człowiek, nie? Bardzo odważny. Wrócił po odcacie otrucia do Rosji. Nigdy bym nie wrócił. Słyszycie, co powiedział? Co powiedziałem? Nigdy bym nie zrobił tego, co on. Wiecie dlaczego? Bo nie mam ego. Zmierzmy to teraz takimi przykładami. Ja nie mam ego. Ja nie jestem związany z moim krajem. On umiłował swój kraj i wrócił, żeby ratować swój kraj. Spójrzmy teraz z perspektywy długiej piłki. Przypłacił życiem coś, co i tak musi zginąć. Rozumiecie? Przypłacił życiem coś. Czy to był zły człowiek? Bardzo dobry, lepszy niż ja. To lepszy człowiek niż ja, bo bym nie wrócił tam. Czemu bym tam nie wrócił? Bo ja nie mam tego rodzaju miłości do swojego kraju. Ja mam inną miłość, ja mam inny kraj. Ja pochodzę z nieba, nie z Polski. Rozumiesz? Ja bym nie wrócił, żeby ratować nasz kraj. Nigdy. Żeby ciebie uratować, bym wrócił. Ale nie ten kraj. Rozumiecie? Po prostu. Pokazać wam, gdzie to jest napisane. Jest napisane tak. Jeśli wyrzucają was z jakiegoś miasta, to idźcie. Tam w ogóle Jezus nigdy nie zachęca do walki o swoje przekonania jakieś. Mówi, idźcie. Co was to? Strzepnijcie proch, tak? Tak? I idźcie. Co was to interesuje? Powiem wam coś.
taki temat, co by było gdyby, na potrzeby tej chwili. Nie lubię tego, ale czasem to robię, bo potrzeba jest taka. Gdyby rzeczywiście w Polsce wybuchła wojna, my się stąd nie będziemy wynosić, tylko my będziemy głosić Ewangelię. Będziemy głosić Ewangelię zgodnie z prowadzeniem Bożego Ducha. Nie będziemy zwijać tyłka w troki i uciekać gdzieś, nie? Ale będziemy to robić tylko do momentu, rozumiecie, w którym Duch Święty nie powie: dzieciaki, ewakuujemy się. I wtedy wiecie, co zrobimy? Nie, nie przyjdę na nabożeństwo i powiem: uciekamy. Nie, powiem: nie. Zorganizujemy wspólną emigrację. Zorganizujemy to tak, że zawiniemy się całym zespołem stąd. Choćby miały ciężarówki przejechać przez granicę. Czemu? Bo to jest mój kościół. To jest mój kościół. Jak będzie trzeba, co? Tak, jak będzie potrzeba, to ja ten kościół wywiozę z tego kraju. I zrobimy kościół gdzie indziej. Na przykład w Niemczech. Rozumiesz? Przypuszczam, że nie dojdzie do tej sytuacji. Rozumiesz? Ale będziemy robić to do momentu, aż Święty Duch powie, jak ktoś będzie chciał w kościele być bohaterem, rozumiecie, o co chodzi, narodowym, to go wezmę na rozmowę duszpasterską, powiem: hej, zapomniałeś, skąd pochodzisz. Nie jesteś bohaterem narodowym. Żyjesz nie ty, Polak, ale żyje w tobie Chrystus, niebianin. Nie pomyl się. Nie pomyl się. Będziemy robić, co do nas należy, zawsze i do końca. Z Biblią w ręku i z karabinem w drugim. A jeżeli przyjdzie moment, kiedy Duch Święty powie: dzieciaki, strzepujemy proch z nóżek, tak? To strzepniemy, wsiądziemy w ciężarówki z rodzinami naszymi, z naszym majątkiem, wyjedziemy. I koniec. Nie będziemy się szczypać, bo my nie stąd. Bo żyję już nie ja. Żyję już nie ja. Rozumiesz? Bo to ładnie wygląda, jak się ogląda to, wiesz, takiej od strony romantycznej. To jest takie ładne. Popatrzeć z tego, można wnioski wyciągnąć duchowe. Okej, fajnie. Tak? Tylko że my działamy pod jurysdykcją Świętego Ducha, a nie frakcji politycznych, układów i tak dalej, i tak dalej. I teraz ten największy wróg za tym, gdzie jest? No skoro ego nie można było wyleczyć, trzeba było to zabić, to oznacza, że największym twoim wrogiem jesteś ty sam. Nie ma innego wroga. Trzeba ci było zabić ten główny czpień, ten program, który powodował, że byłeś przez cały czas środowiskiem uwalniania złej, niszczącej, śmiertelnej energii. Ego to był generator jądrowy w tobie, który trzeba było zasypać, zniszczyć i zasypać. Jak to działało? Przez całą twoją psychikę i przez całe twoje ciało. I zostawiło to kupę śladów w twojej psychice. Wszystkie problemy, z które dzisiaj przychodzicie, jakieś na przykład poziomu emocjonalnego i tak dalej, to są skutki tego, że mieliście ego. To ego wam to zafundowało. Rozumiesz? Ego ci to zafundowało. Takie zostawiło ślad po sobie. Rozumiesz? Ego. Że lęki powstały, że powstały zaburzenia, paranoje, obsesje. Rozumiesz, o co chodzi? Szeregi innych rzeczy. To ego ci to zrobiło. Zostawiło takie ślady. Tak, zostało zabite przez wielkiego, świętego kata. Rozumiesz, o co chodzi? Ale zostawiło ślady. Ślady. I te ślady to jest coś, co jest twoim największym wrogiem. Bo to siedzi w człowieku i wychodzi w najmniej oczekiwanej sytuacji. Wielu z was zaczęło robić pewne rzeczy w swoim życiu, zaczęli wchodzić we służby, różne sprawy i nagle się okazało,
że ty masz w sobie jakieś takie przestrzenie, które nie nadają się do użytku. Wylazło to z ciebie. Już byłeś nawrócony dłuższy czas. Się okazało, co tu w ogóle, co ja mam? Wiesz, no i oczywiście część zaczyna to wypychać, wypierać. To szatan atakuje, to tamto się dzieje. Też tak robiłem w swoim życiu, zanim zrozumiałem, że największym moim wrogiem jestem ja sam. Nie ma większego wroga. Artur, nie ma większego wroga. Szatan to się przy tym nie umywa. Jakiś czas temu bym umarł w szpitalu, dlatego że ja byłem swoim własnym wrogiem. To moja wina. W związku z tym największe batalie toczysz sam ze sobą. I ty musisz to zrozumieć, że tu chodzi o to, abyś ty wygrywał batalię sam ze sobą. Ty, teologiczny, to twój odrodzony duch, ale ty, doświadczalny, to twoja dusza. Teologiczny ty, to ty, twój duch. Tam jest twoja teologiczna tożsamość. Tylko, że zrozum, duch nie ma emocji. Rozumiesz? Nie wiem, czy ty rozumiesz to, on nie ma emocji. Duch nie myśli. W ogóle rozumiecie to? Wiecie, że myślenie nie jest domeną ducha? Przecież uczę tego na szkole. Rozmyślaliście kiedyś nad tym? Duch nie ma myśli, duch nie ma emocji. Duch też nie podejmuje decyzji. To byt duchowy. Posłuchaj, to byt duchowy. Wiecie, dlaczego Bóg mówi? Bo ma duszę. To proste. To są funkcje Boże. Wiesz, kto siedzi teraz na tronie? Pamiętasz jego imię? Jezus. A w czym on siedzi na tronie? W ciele! A jak jest duch i jest ciało, to te połączenie co wytwarza? Pierwsza Mojżeszowa. Duszę, nefesz. Co ma Bóg? Duszę. Dlatego mówi, myśli i czuje. To proste. To proste. Dlaczego diabeł nie ma uczuć? Dlatego, że diabeł nie ma duszy. A w ogóle myślicie, że diabeł myśli? Nie myśli. On używa twoich myśli, żebyś myślał, że on myśli. Albo myśli innych ludzi, żebyś myślał, że on myśli. To jest duch! Ktoś mówi, co robi duch? Ja mówię, ja nie wiem do końca, co duchy robią. Moja wiedza na ten temat jest mizerna. Rozumiecie? Dlatego to, co powiedziałem dzisiaj, to jest ogromna różnica między perspektywą proroczą, a mieszanką w ogóle psychologii i pseudoduchowości. To jest wielka różnica. Nawet autorzy Biblii nie mogli sobie w pewnym momencie poradzić z opisem pewnych zjawisk. Oni opisywali, jak potrafili. Trzeba to zrozumieć, że oni opisywali, jak potrafili, bo to ludzie. Opisywali, jak umieli. Rozumiesz? Bóg za pomocą łaski ratuje cię od ciebie samego. Musisz to zrozumieć. Przede wszystkim od ciebie samego, czyli od tego wszystkiego, co twoje ego zostawiło w twojej duszy i w twoim ciele. On cię od tego ratuje. I on na tą wojnę cię zaprosił jako człowieka wiary. Rozumiesz? Łaska w tym działać ma najmocniej. W ogóle zrozum, że popatrz, wyobraź sobie teraz, że wyzbywasz się jako człowiek wszelkich dysfunkcji. No właśnie, czy niektórzy z was się uśmiechnęli od razu. Jakież to by było rewelacyjne życie. Wstaję rano, proszę ciebie, zero konfliktu z samym sobą. Czuję się świetnie. Nie myślę o przyszłości, nie żyję przeszłością, patrzę na poranek, mówię genialne.
No genialne. A jakie powietrze. Rozumiesz, o co chodzi. Przecież ja zaraz napiję się herbaty, ale power. Rozumiesz? Jesteś tak podekscytowany, kurczę, idziesz i robisz sobie herbatę. Dlaczego ty jesteś podekscytowany? Ty przeżywasz w pełni dzisiejszy dzień. Ty w ogóle nie masz myśli o porażce. Ty się świetnie czujesz. Rozumiesz? Ale dla większości ludzi to jest w ogóle marzenie. Dlaczego? Bo ego zostawiło w nas takie spustoszenie. I wstajesz z rana, rozumiesz, o co chodzi, i patrzysz, a tu, kurczę, diabeł jest niedaleko. Tuż, przy uchu. Problem tkwi w tym, że na drodze ratowania przez Bożą łaskę ciebie samego stoisz właśnie ty sam. To jest taka cholerna, to jest taki cholerny paradoks. Sam się bronisz, rozumiesz, o co chodzi? Ty się, zrozumcie mnie, to jest obrona przed Bogiem. Człowiek się broni przed Bogiem. To jest obrona przed Bogiem. Nikt tego tak nie nazywa. Bo też niewiele osób rozumie, że to jest walka z samym sobą. To jest walka z samym sobą. Wiecie, że my sobie wymyślamy przeciwników. Oto żona jest moim przeciwnikiem, oto mąż jest moim przeciwnikiem, oto jest przeciwnikiem w ogóle, nie wiem, mój pracodawca, mój sąsiad, ktoś tam jest, to moi przeciwnicy są, to wrogowie moi. To nie są twoi wrogowie żadni. Ty masz wroga w głowie. To jest wróg w głowie. Ty sam. Hiob 12,6. Drażnią Boga, którzy umieścili Boga w swojej pięści. Czy jak byłem w szpitalu, to Bóg podczas jednej z modlitw powiedział do mnie tak: masz swojego Boga. Oprócz mnie. Ja mówię, nie powiesz Bogu, że to nieprawda. Możesz powiedzieć koledze z kościoła. Jak ci ktoś zarzuci bałwochwalstwo, to możesz powiedzieć koledze, nie jestem bałwochwalcą. Jak ci Bóg powie, że masz swojego Boga, to nie masz się do kogo odwołać. Więc ja na tym łóżku szpitalnym powiedziałem, a jaki to Bóg? On powiedział do mnie, twoja pięść. Takiego masz Boga, Artur. Masz dwa trony w życiu. Drażnią Boga, którzy umieścili Boga w swojej pięści. Oryginał mówi, którzy uczynili własną pięść Bogiem. Ludzka siła ma różny rozmiar. I zawsze źródłem tej siły jest Bóg u każdego człowieka. Ale nie oznacza to, że to, co dał ci Bóg, nie stanie się twoim największym wrogiem. Moim największym wrogiem stała się siła, którą dał mi Bóg. Moim największym wrogiem stała się siła, którą dał mi Bóg. Pozostałości mojego ego w moim życiu były tak silne, że się w pale nie mieści. Dlatego między innymi znalazłem się w szpitalu, bo uważałem, że jestem tak silny, że upchnę 48 godzin w 24 godzinach, że jestem niezniszczalny, że każdą ścianę przebiję głową, każdy mur przeskoczę. Rozumiesz? Uważałem, że walka z samym sobą polega na tym, że ja zwalczam w życiu grzech. Chrześcijanin nie walczy z grzechem. Chrześcijanin, który walczy z grzechem, to jest buntownik. Zwykły buntownik. Z grzechem się nie walczy. To jest bunt.
to się zamiast wziąć Pismo Święte, by taki buntownik wziął Pismo Święte i poczytał trochę tego Pisma Świętego, to by się dowiedział, że nie ma takiego w ogóle poglądu jak walka z grzechem. Jeden rycerz walczył z grzechem i go wygrał, tą walkę. To Jezus Chrystus. On wygrał z grzechem, on złamał grzech, on uwolnił od grzechu ludzkość. Czemu ludzkość grzeszy? Ludzkość grzeszy, dlatego że ją to cieszy. Ludzkość nie musi grzeszyć. Ludzkość nie musi też prowadzić walki z grzechem, bo grzech to jest słaba konstrukcja, słaba rzecz. Rozumiecie, o co chodzi? Słaba sprawa. Walczysz z czymś, bo się upierasz, żeby to mieć. Są tacy, masa ludzi takich jest. Walczysz z czymś, bo on to trzyma, bo on to musi, bo on to w ogóle, wiesz, bo on nie wie, co ma zrobić. Nie wiesz, co masz zrobić? Nie wiesz, co masz zrobić? Siedziałem w więzieniu z różnymi ludźmi. Siedziałem też z tak zwanymi terrorystami domowymi. Sam byłem kiedyś takim. Tylko ja to tym terrorystom nie dorastałem do pięt. Terroryści domowi, oni szerzyli terror wszędzie. Wszędzie, to znaczy w swoim domu. Bili żonę, tłukli dzieci. Rozumiesz, o co chodzi? Terroryści domowi to byli. I to czasami słuchałem takich w ogóle terrorystów, tam się rozkręcił, napił się dwie szklanki mocnej herbaty. Rozumiesz, o co chodzi? On się rozkręcił, opowiadał. Cholera, tylko nigdy on tego nie pokazał w tej celi. Wiecie czemu? Bo jakby się tak odezwał do kogoś w celi, jak się odzywał do swojej żony i dzieci, to ktoś by mu złamał nos, rozumiesz, o co chodzi, by dostał żelaznym stołkiem w łeb i tyle. Żona tego nie zrobiła, bo ważyła w ogóle 40 kilo mniej. Dzieci ważyły 60 kilo mniej. Gdyby człowiek, który grzeszy z takim luzem, znalazł się w innym środowisku, to by bardzo szybko przestał grzeszyć. Rozumiesz? Gdyby teraz przyszło zagrożenie życia, realne zagrożenie życia na wszystkich z nas, takie realne zagrożenie życia, no nie? Gwarantuję wam, że ci z was, którzy borykacie się z różnymi elementami w ogóle problemów, w ogóle emocjonalnych, byście się przestali z tym borykać w ciągu jednego dnia. Nie miałbyś czasu zastanawiać się, dlaczego mnie mąż czy żona odrzuca, rozumiesz? Jak tam by się czaił Sasza, kurczę, z człowieku z karabinem maszynowym. To byś razem ze swoją żoną czy z mężem, którzy cię tak odrzucali, byście ustali i powiedzieli, dobra, to co mamy tam? Tam mamy broń, tak? Dobra, to ty podawaj im w ogóle magazynki. Myślę, taką wspólnotę byście mieli, żeby sprzątnąć Saszę. Tak, dokładnie, więc jakby... Tak, bo teraz... Bo grzesznik grzeszy i się cieszy. Grzeszymy, rozumiecie? I ja walczę z grzechem. Nie, ty nie walczysz z grzechem. Grzech został pokonany. Wiesz, czym ty walczysz? Ty walczysz ze sobą, tylko cholernie dajesz sobie fory. Zamiast się wziąć za mordę i sprowadzić do parteru zgodnie ze słowem, ego nie żyje i wszystkie jego dzieci muszą zginąć. Bo to są jego dzieci, co pozostały. Rozumiecie? Jego dzieci. Jego dzieci, które pozostały w naszych psychikach, w naszych ciałach. Dzieci ego. Ego baby. Druga Królewska 18:4. Rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidła, nazywając go Nehusztan. Król izraelski, król bogobojny, postanowił, że w pewnym momencie historii Izraela on oczyści Izrael. Powiedział, wziął armię ludzi i powiedział, na chwałę pańską przechodzimy, niszczymy wszystkie świątynki na wzgórzach, niszczymy w ogóle wszystkie elementy bałwochwalstwa, wytniemy wszelkie bałwochwalstwo w Izraelu. I poruszali się tą ekipą i wjechali do pewnej miejscowości, a tam w tej miejscowości na środku był wbity wąż miedziany, którego Mojżesz kazał kiedyś zrobić.
przez pokolenia, przez setki lat oni to zachowywali jako relikwie i oddawali temu cześć. Nazwali to Nehusztan. Setki lat wcześniej zostało to zlecone przez Boga, aby zrobił to Mojżesz, bo miało to określony cel. To coś, ten wąż na tym kurcze kiju, był wbity w środek obozu izraelskiego i kiedy węże gryzły Izraelitów, słowo było od Pana takie, kto spojrzy na tego węża, to wtedy jad tego węża, który go ugryzie, działał nie będzie. Chodziło o wzbudzenie wiary w Izraelu. Taki był cel tego. To było narzędzie mocy. To było narzędzie siły Bożej. Ale po latach stało się to co? Narzędziem diabelskim, przekleństwem dla narodu izraelskiego. Moja siła została źle zastosowana w moim życiu. Siła, którą dostałem od Boga. Użyłem tej siły źle. Wiesz, jak się ma karabin w domu, to nie oznacza, że do wszystkich trzeba strzelać. Karabinu się używa wtedy, kiedy należy go użyć. Można być silnym człowiekiem, ale swojej siły trzeba używać wtedy, kiedy należy. A nie wtedy, kiedy się chce, rozumiesz, zrobić coś po swojemu, bo mam resztki ego w sobie. Dzieci ego mam w sobie. I teraz ja głową przebiję mur. Ja nie odpuszczę tej sprawie. Ja utrzymam ten temat. Ja nie dam się wysadzić z tego siodła. A może ty powinieneś dać się wysadzić z tego siodła dawno temu? A może ty powinieneś dawno temu zaorać ten temat? A może ty powinieneś w ogóle odpuścić? A może powinieneś wyjść z tego miasta, w którym cię nie chcą? Może powinieneś porzucić to środowisko, a nie próbować wywalczyć, żeby to środowisko działało na twoją korzyść. Od lat widzisz, że środowisko nie działa na twoją korzyść. Po co to w takim środowisku siedzieć? Ja naprawię to środowisko. Gówno prawda. Kiedyś mówiłem takie świadectwo, pracowałem w jednej firmie, jeździłem na wózku widłowym i jak nie miałem co robić, to mnie wysyłali na takie złomowisko, co tam było, w takiej drugiej części tego zakładu i tam były kontenery, takie paleta i takie kurcze kątowniki, rozumiesz? W to tam wkładali kosze. Generalnie to coś chodziło o to, żeby przyglądać się, który jest popsuty, te popsute wywalać na złom, a te dobre w ogóle przywozić tam na zakład pracy. No i teraz one były wielokrotnie zrzucone razem. Te dobre były poplątane z tymi pogiętymi. Ja pamiętam, jak dzisiaj podjeżdżam wózkiem, patrzę, o, ten jest dobry. Podjeżdżam, wsadziłem widły, podnoszę go, bo ciągnie się za nim taki drugi, nie? Wisi na nim taki pogięty. Ja mówię, dobra, mówię, podniosę wyżej, to ten spadnie. Nie? I tak jeszcze wózek ma tak te widły, to tak, mówię, poruszę trochę tymi widłami w prawo, do przodu, do tyłu i tam to się urwie. Podniosłem najwyżej, jak mogłem. I na moich oczach ten popsuty ściąga ten dobry. I to wszystko zaczyna lecieć w dół. I ten dobry spada i się gnie jak tamten. A Bóg do mnie mówi, ty uważasz, że swoją własną siłą potrafić zmienić coś, co należy zniszczyć? Trzeba było zejść z wózka, odczepić tamten, a nie podciągać jeden i drugi. W tym momencie zniszczyłeś kolejny, masz podwójną stratę. Wiecie, gdyby to było moje, to ja bym miał w ogóle w plecy jak trzeba. Ale mi się wydawało, że ja mogę, ja dam radę, ja jestem sprytny, ja jestem silny. Przez lata miałem drugiego Boga. Przez lata żyłem w bałwochwalstwie. Miałem pięść na tronie. Pięść, która doprowadziła mnie praktycznie do utraty życia. Ten wąż był siłą daną Izraelowi, aby Izrael wtedy przetrwał. Ale Izrael użył go, aby nawiązać przez niego kontakt z demonami. Można własnej siły użyć na własne nieszczęście.
własnej siły na własne nieszczęście. Ludzka siła może stać się w człowieku orężem piekła. Problem leży w tym, że to, co mamy wrodzone, bardzo szybko zaczyna w nas żyć swoim życiem. Bóg cię stworzył z jakimś potencjałem. To Bóg cię stworzył. Każdego człowieka Bóg stwarza z potencjałem. Talenty, umiejętności, zdolności. Człowiek w ogóle myśli, ludzie się... W ogóle wiecie, co ludzie robią? Oni się porównują w świecie. Robią, kto jest lepszy w tym, kto jest lepszy w tamtym. Wiecie, że to jest wszystko zabawne. Wiecie, dlaczego ktoś wygrywa w czymś? Bo ma po prostu taki potencjał. Śmieją się z tych, którzy przegrywają, bo oni nie mają tego potencjału i to jest wszystko. Robi się z tego teleturnieje. Ludzie się ekscytują. A, ten pamięta te piosenki, a tamten debil nie pamięta. Ten pamięta, bo się z tym urodził. Bo ma pamięć w kurcze fotograficzną. Usłyszy jedną nutę i pamięta wszystkie piosenki. Taki się urodził. On tego nie wyćwiczył, bo tego nie można wyćwiczyć. On się urodził taki. Po prostu idzie mu to łatwo. Rozumiesz? Wynalazcom idzie łatwo wynajdowanie czegoś. A ty się zastanawiasz, jak on to złożył do kupy. Bo tobie się w głowie nie mieści choćby procent tego, co on zrobi. On jest fachowcem w tym. Ale ludzie bardzo szybko twierdzą, to jestem ja, to jest od Boga. A ludzie się do tego przyzwyczajają i mówią, to jestem ja, ja mogę z tym zrobić, co będę chciał. Hitler miał być apostołem. Stalin też. Najwięksi czarownicy na tej ziemi mieli być prorokami. A ci, którzy pociągają narody za sobą, mieli być ewangelistami. Rozumiecie? A ci, którzy wypaczają społeczeństwo różnymi kłamstwami, mieli być nauczycielami. Wiecie, co zrobili? Zrobili bożka ze swojej pięści. Użyli potencjału Bożego, rozumiecie? Aby otworzyć się na piekło. Ego przejęło kontrolę. Ktoś mówi, no przecież powiedziałeś, że nie mamy go. Nie masz, ale spustoszenie, którego ono dokonało, nadal może krzyczeć do twojego życia, że siła, którą w ciebie włożył Bóg, rozumiesz, jest do twojej dyspozycji od A do Z i możesz z nią robić, co chcesz. Jasne, że możesz. Tylko to cię może doprowadzić do śmierci. Jeśli tego nie ustawisz odpowiednio, a ustawić to można tylko w ten sposób, że to się za mordę weźmie. Bo to jest silne. Bo siła jest jaka? Silna. Siła jest silna. Siła jest silna. Zobaczcie, jak ciężko jest przezwyciężyć jakieś przyzwyczajenie. Ostatnio się pomodliłem do Boga i mówię, Boże, chcę złamać każdą formę przyzwyczajenia u siebie. Ja w ogóle przez... kilka dni, to miałem w ogóle taki zamęt, że mówię, o Boże, coś się ze mną dzieje, nie? Chciałem, nie wiem, otwierałem lodówkę i chciałem tam coś włożyć, jakiś śmieć. Mówię, zaraz, co ja robię, nie? Tak jakby ktoś wsadził we mnie kij i tak zamieszał od środka. Ja mówię, co się dzieje w ogóle, nie? Albo na przykład coś normalnego wyrzuciłem do kosza. Tak chwilę mówię, zaraz, co ja wyrzuciłem? Przecież wyciągam to z tego kosza, wiesz, o co chodzi, nie? Co ja robię? Okazało się, że ja mam takie podświadome schematy. Jak tylko w danej chwili zostaje przeniesiony w inne miejsce, to schemat pozostaje. Ja mówię, nie chcę tego, Panie Boże. Nie chcę tego. Chcę być wolny nawet od takich elementów. Nie chcę używać tego, co mam od Ciebie w sposób nieodpowiedni. Dlatego jest napisane. A z rzeczami świętymi ze świątyni pańskiej będziesz postępował ostrożnie. Z własną siłą powinno się postępować ostrożnie. 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 Bo ona się potrafi rozlać jak rzeka. Ona potrafi być uparta jak muł. I to nie znaczy, że znowu upór jest zły. To są dobre rzeczy, jeśli są odpowiednio stosowane. Rozumiesz?
Paweł mówi, jeśli kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Co to znaczy? Znaczy, że ambicja jest dobra. Ale czy można rozwinąć tak ambicję, żeby stała się twoim Bogiem? Oczywiście, że tak. Wszystko można rozwinąć Bożego. Wszystko, co Boże, można rozwinąć do takiego środowiska, że to coś stanie się twoim bóstwem. Firma się może stać twoim bóstwem, małżeństwo się może stać twoim bóstwem, dzieci mogą się stać, kościół, wszystko się może stać twoim bóstwem. Twoje talenty, twoje umiejętności. Rozumiesz, o co chodzi? Wszystko. Problem leży w tym, że to, co mamy wrodzone, bardzo szybko zaczyna w nas żyć swoim życiem. Powtarzam to, bardzo szybko. Przestaje być traktowane jako narzędzie, a zaczyna być traktowane jako Bóg. Silny ja, czyli te pozostałości, zaczynają dominować we wszystkim. Rozumiesz? Zgodnie ze swoją skalą, wchodzi jako lider ta siła. U jednego mniej, u drugiego bardziej. Bo człowieka, który z moim potencjałem będzie to wchodziło bardzo mocno, ekspansywnie. U kogoś innego mniej ekspansywnie. Nieważne jak. Rozumiesz? Nieważne. Ja jestem cholerykiem na przykład. Ja po prostu uwalniam emocje, robię, macham rękami, coś tam, no po prostu takie, i to, bo to nikomu nie szkodzi. Czemu to ma szkodzić? To, rozumiesz, jak to, jeśli to jest w normalnej ramie. Rozumiesz? Ja na przykład ktoś, kto jest pasywny, w ogóle ma, jest taką osobą w ogóle, nie wiem, totalnie flegmatyczną i nie rozumie w ogóle tego, to mówi, z nim jest coś nie tak, a co z tobą jest? Bo ty jesteś agresywny, a ja tobie, flegmatyku, pokażę twoją agresję. Bo choleryk może być agresywny i flegmatyk może być agresywny. Tak samo. Na przykład 90% psychopatów to flegmatycy byli. Byli cisi. Jaka? Jezus. To choleryczna postać. To, co czuł, to robił. Wszedł do świątyni. Co to w ogóle? Bat i poszedł. To choleryk. Typowy choleryk. Rozumiesz? Denerwujący się na nich. Ileż z wami jeszcze będę? Ile? Jeszcze wiary nie macie? Rozumiesz? Jeszcze? Ale psychopatów, jak w ogóle analizują, to większość to są w ogóle flegmatycy takiego czy innego stopnia. Są cisi. Nic nie mówią przez całe lata. Znoszą tortury, które mają w domach. W pewnym momencie sięgają po broń, tak? I wybijają, kurczę, pół szkoły. I ktoś powie, w ogóle się po nim tego nie można było spodziewać. Naprawdę? Co się stało? Bomba wybuchła. Wybuchła bomba. Po prostu jego siła, ten rodzaj, tak skumulowana. Rozumiesz? Dlatego na przykład w psychologii istnieje pojęcie, że ktoś ma pasywną agresję, pasywno-agresywny. Pasywnie agresywny. Rozumiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że on jest cichy, spokojny, a w środku mu się kotłuje. Wszystko, no nie? Jeden wielki kocioł ma w środku. Jak już w ogóle, jak już przejdzie coś, w ogóle jakąś granicę u niego, rozumiecie? To jest wystrzał. I ten wystrzał będzie albo zewnętrzny, tak? Też oczywiście, jak na flegmatyka przystało, w ogóle taki spokojny, ale cholernie raniący. Albo wewnętrzny, co będzie płaciło, kurczę, silną depresją. Rozumiesz? Bo agresja to jest po prostu depresja, to jest po prostu wewnętrzny stan depresyjny. To nasza siła zasłania łaskę.
ona przysłania ją. Łaskę, która oparta jest na fundamencie bezradności i skupiona na wierze w Bożą prawdę. Zobaczcie, jak Galacjanie, których Paweł potem karci za to, mówi, że oni przyjęli różne zasady prawa, mówi, wypadliście z łaski. Dlaczego im przyszło to prawo? Bo wiecie, o co chodzi. Prawo jest fajne, ponieważ ono jest w stanie wykorzystywać twoją własną siłę. Ono do ciebie mówi, ty możesz, chłopaku, to zrobić. No kurczę. I to na legalu. Dasz radę. Rozumiesz? Zrób to. Od ciebie to zależy. I to wszystko brzmi bardzo podobnie. Rozumiesz? Bardzo podobnie. Bo rzeczywiście od ciebie zawsze wszystko zależy. Tylko pytanie, co jest źródłem energii teraz? Prawo mówi, jak to zrobisz, to to będzie i koniec. Bo co? Bo zasłużyłeś. 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 Byłeś dobrym pracownikiem, zasłużyłeś, żeby cię awansować. A mnie nie awansowali. Wściekły jestem, że mnie nie awansowali. Dobrym pracownikiem jesteś. Rozumiesz? Samosprawiedliwość pięknie koresponduje z własną siłą i pięknie przysłania łaskę. Taki serial sobie z Agatą oglądamy, Yellowstone. Fajny, fajny serial i facet jest miliarderem, ma w ogóle rancho potężne w Montanie, tam setki tysięcy hektarów ziemi. I ma pracowników, dwa rodzaje. Jedni pracownicy to są pracownicy, którzy do niego przychodzą i u niego się zatrudniają, prawda, za jakąś tam stawkę. Ale jest też druga grupa pracowników. Druga grupa pracowników to są pracownicy złożeni z byłych więźniów. Czyli szef tych wszystkich w ogóle jako kowboi co jakiś czas jedzie pod więzienie i jak ludzie wychodzą z więzienia, to przychodzi do nich i mówi tak, chcesz pracować na rancho w Yellowstone, a to jest w ogóle potężna sprawa tam pracować, nie? Bo i kasa i w ogóle, nie? I on mówi, no dobra. I on wsiada, w nim samochód jedzie. I teraz o co chodzi? Jest różnica między tymi, których on werbuje, a między tymi, którzy sami tam przychodzą do pracy. Ci, których on werbuje, zostają wzięci na rozmowę i mówi się do nich tak. Nie zasłużyłeś, żeby tu być. To bardzo intratna rzecz tu pracować. Jeśli chcesz tutaj być, to możesz tu być tylko na zasadach takich, że będziesz częścią rodziny. Żeby być częścią rodziny, musimy ci wypalić piętno na klatce piersiowej. J, jak Yellowstone. Zastanów się. I on w ogóle, wiesz, jest zastanowienie. Ja mówię, ale co będzie, o co chodzi, dlaczego tak, czemu nie będę na takich samych zasadach? Nie, ty będziesz częścią rodziny. Oni będą nadal pracownikami. Wchodzisz w to? Wchodzę. I oni mu wyciskają, wybijają to piętno. I o co chodzi? Jest taki jeden moment, że ten jeden z pracowników sezonowych uderzył tego, który miał piętno na sobie. No nie? Najpierw go zlali, potem zakopali w ziemi. Czemu? Bo dotknął członka rodziny. Członkowie rodziny są niedotykalni. To jest łaska. I tam jest fajny moment, kiedy ten, który ich bierze z tego więzienia, mówi, słuchaj, w ogóle nie zasługujesz na to. My, kryminaliści, nie zasługujemy na tą pracę. Dlatego mamy piętno, jesteśmy częścią rodziny. Ale Galacjanie chcieli zasłużyć, bo mieli wielką siłę w sobie. Mówi, my damy radę. Rozumiesz? Rozumiesz, jak własna siła jest w stanie być w ogóle bożkiem? Rozumiesz, jaka wielka walka jest sama z sobą? Rozumiesz, jaki to wróg jest w człowieku? Walka z własną siłą jest trudna, ponieważ diabeł zrobi wszystko, aby ukryć granice między twoją własną siłą a łaską. On zrobi wszystko, żeby ci to ukryć. Ale jest na to rozwiązanie. Gdy człowiek szczerze uzna swoją własną dominującą go siłę za wroga, to wtedy łaska zaczyna się wyłaniać. Jakub
4:10. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Uznajcie, że wasza własna siła, dar Boży, jest do używania w zarządzie Bożym. Dary duchowe działają w duchu. Talenty są poddane duchowi. Rozumiecie te rzeczy? Masz jakiś talent, jakikolwiek. Malujesz. Powiedz o sobie, maluję z łaski Boga. Śpiewasz, grasz, śpiewam, gram z łaski Boga. Ty nie musisz tego mówić do ludzi, ty to do siebie powiedz. Ty to do siebie powiedz. Zarabiasz kasę, umiem zarabiać pieniądze z łaski Boga. Robię to lepiej niż inni, z łaski Boga. Rozumiesz? Powiedz to sobie. Stań w tym miejscu. Rozumiesz? Przestań uważać, że te rzeczy są twoje. Przestań myśleć, że twoja własna siła do ciebie należy i możesz z nią robić, co chcesz. Przestań tak myśleć. Spokutuj z tego. Rozumiesz? Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. To jest obietnica. Każdy, kto się uniży przed Panem, zostanie przez Niego wywyższony. Każdy. Każdy, kto się uniży przed Bogiem, zostaje wywyższony. Nie ma opcji, że jest inaczej. Natomiast to jest jedyna droga do wywyższenia. Rozumiesz? I to się w środku dzieje. To się nie dzieje na zasadach takich, że gdzieś na zewnątrz klęczę, padam, coś tam robię, chodzę, opowiadam, dzięki Bogu, chwała Bogu, srogu, mogu, nie wiem, co tam w ogóle. Rozumiesz? To nie o to chodzi, to się w środku, w tobie dzieje. Bo to jest w ogóle sparing samego z sobą. W ogóle wiesz, o co chodzi? Ty jesteś ty i ty. Tam nie ma nikogo. Szatan to się trzyma z daleka od tej walki, bo on nie w tej wadze chodzi. Rozumiesz, o co chodzi? To nie ta waga dla niego. To jest waga, kurczę, super ciężka walka samego z sobą. Rozumiesz? Szatan to najwyżej do kogucia dochodzi. On w takiej wadze chodzi. A tutaj to jest w ogóle walka tytanów. Walka tytanów. Żeby siebie samego pokonać, to jest walka tytanów. Ale jak siebie złamiesz, to kurczę, człowieku, Bóg będzie mógł tobą, kurczę, lód przeorać. Jak sam się w karku złamiesz, to będzie Bóg mógł tobą lód przeorać. Najbardziej twardą ziemię tobą przeora. Przyjdzie do ciebie, usiądzie obok ciebie. Obok ciebie usiądzie Bóg po złamaniu. Obok ciebie. I powie do ciebie, że jesteś Jego wspólnikiem. On cię zaprosi do spółki. On cię zaprosi do zarządu. On powie, chodź ze mną na górę Narad. Chodź ze mną na górę Narad. Przeszedłeś próbę. Złamałeś siebie. Przeszedłeś próbę. Chodź ze mną na górę Narad. Tacy ludzie chodzą z Bogiem na górę Narad. Rozumiesz, że Bogu nie można zaimponować? Człowiekowi możesz zaimponować. Bogu nie możesz zaimponować, bo w nim się mieszczą wszystkie zaimponowania. Co możesz zrobić? Możesz się złamać. I on cię zaprasza do współpracy wtedy, jako partnera. Do tej pory pracowałeś tutaj, w tej firmie. Rozumiesz? A teraz on cię do partnerstwa zaprasza. Już nie staje na to, tylko siada obok ciebie, mówi... Chodź, na górę Narad. Będziemy radzić. Ja i ty. Uniżenie się przed Bogiem to nie klimat jakiejś tam religii, czy jakiejś tam postawy w ogóle prawnej. To po prostu uznanie łaski jako najwyższego najwyższego rzędu formę manifestacji Bożej mocy. Najwyższy rząd, łaska. Niczego nie ma wyżej, niczego bardziej. Żyje z Twojej łaski. Żyje z Twojej łaski.
to ukierunkowana bezradność, świadoma bezradność. Wiecie, że człowiek im jest, im więcej dostał od tego Boga. Ja naprawdę dostałem od Boga, ja dostałem petardę. Każdy ma inną swoją petardę. Ja dostałem taką, że między innymi jak ludzie już leżą pęknięci na ziemi, złamani, to ja dopiero nadpękać mogę. To jest taka konstrukcja moja. Ja taki jestem. Ja zawsze idę dalej, zawsze mogę więcej, zawsze wiem więcej. Po prostu takie coś jest z moim życiem. W moim życiu jakby masa rzeczy wchodzi, zatrzymuje się i tworzy we mnie środowisko. Wszędzie potrafię się odnaleźć, wszędzie potrafię zarobić pieniądze, wszędzie potrafię, kurczę, coś zbudować. W ogóle nie załamuję się, nie wiem, co to są stany depresyjne. Nie miałem w życiu depresyjnych stanów. Nie wiem, co to jest. Usługuję ludziom, modlę się, ale ja nie wiem, co to znaczy. Ja nie mam doświadczeń takich. Nie chciałem popełnić samobójstwa. Do głowy mi nie przyszło, żeby się wycofać kiedykolwiek z czegoś. Takie życie prowadziłem zawsze. W świecie takie życie prowadziłem. Zawsze ryzykowałem. Rozumiecie, o co chodzi? Zawsze brałem, zawsze mówię, a może mi się uda. Kiedyś, taką, lata temu, na taką dyskotekę mówią, Artur, tam nie możemy pojechać, nawet chłopaki tak zrobią, nie możemy tam pojechać, bo oni nas tam zabić chcą, tam, po tym, co ostatnio tam zrobiliśmy, nie możemy tam pojechać. Ja mówię, tam nie możemy pojechać. Możemy. Pojechałem, jak oni mnie tam kopali. Dobrze, że ich było dużo, bo tam, jeśli chodzi o kopanie, to takie informacje udzielam, że im więcej kopie, tym mniej trafi. To jest bardzo ważna sprawa z kopaniem, także gorzej, jak cię dwóch kopie, niż jak cię kopie, kurczę, czterech. Nie, jak czterech kopie, to jest dużo lepiej. Bo się po nogach się kopią. Mnie tam dopadło, człowieku, pół tej wiochy, każdy chciał mnie kopnąć, siebie pokopali. Faktycznie, odbili mi nerki, złamali mi żebro. W innym wypadku byłoby ich tam ich ze czterech, czy tam trzech, to mnie zabili w tym miejscu, bo by jeszcze, wiesz, jakoś tam sztachetę wziął i ten. Ale to ja wracałem, krwią sikałem, kurczę, dwa tygodnie, no nie? Ale w ogóle chodziłem, mówię, ale mówię, power, mówię. Wiesz, o co chodzi? Ale power. Debil, no. Źle wykorzystywana siła, wiesz, bo to, ale taki się urodziłem, taki w ogóle, tak funkcjonuje. I teraz zobacz, to coś stało się Bogiem. Akurat u mnie takim. Ale każdy ma swoją rozpiętość. Rozumiesz? Każdy musi stoczyć walkę albo walki z samym sobą i siebie wziąć za kark i ten kark zgiąć przed Panem. Każdy samego siebie. I nikt za ciebie tego nie jest w stanie zrobić, bo nie ma kogoś, kto poradzi twojej własnej sile. Rozumiesz mnie? Nawet jak doprowadzi cię ktoś do miejsca, że będziesz milczał, i nie będziesz ujawniał swoich poglądów, to w środku i tak będziesz miał te poglądy i tak będziesz myślał, co będziesz chciał. Bo nikt ci nie wsadzi ręki do głowy i nie zabroni ci tak myśleć. Rozumiesz? W oczy będziesz kłamał, będziesz mówił, tak, wszystko okej, a w środku będziesz przeklinał tego człowieka. I nikt ci nie zabroni go przeklinać w środku. Buzią tak, ale serduszkiem nie. Ukierunkowana bezradność. Ludzie boją się bezradności. To właśnie ten lęk powoduje zator w łasce. Ludzie się boją. Wykrzykują Boże prawdy, robią desperackie czyny, a jednak wciąż się boją. Ile ludzi w Kościele wykrzykuje Boże prawdy? Chrystus jest ze mną. Halleluja. Halleluja. Jakby zbadał poziom stresu w tym momencie, by go podłożył po coś, to by się okazało, co to jest te halleluja, gdzie to się mieści, w jakiej kategoriach, co to w ogóle znaczy. Boi się i krzyczy, wierzę, wierzę, wierzę. Za chwileczkę słowa niewiary wypada. Skąd? Skąd te słowa? Przed chwilą, ale ja wierzę, to się, ja się nie wycofuję. Ale przecież widzę to i tamto. A Jakub mówi, jakim sposobem z tego samego źródła może płynąć woda słodka i gorzka? Co ty masz? Rozdwojoną duszę? Mówisz, że wierzysz, za chwilę gadasz o niewiarę. Co to w ogóle z tobą jest? Bezradność to decyzja. Tak jak nadstawienie drugiego policzka to decyzja.
A nie tak jak kiedyś powiedział jeden pastor, w ogóle gościowi, w ogóle, który przyszedł i mówi: pastorze, ja już umiem nastawiać drugi policzek. On mówi: całe życie cię w mordę lali, byłeś w świecie, cię w mordę lali, teraz cię w mordę leją. Ty nie nadstawiasz drugiego policzka, ciebie po prostu zawsze w mordę lali. Ty masz naturę człowieka, który się poddaje rzeczywistości, a rzeczywistość z nim jedzie. To nie mów, że nastawiasz drugi policzek. Nastawienie drugiego policzka to jest świadoma rzecz. Ja pamiętam, jak w więzieniu trzymałem się, kurczę, pręta przy takim kąciku, gdzie tam się chodziliśmy załatwiać i modliłem się w ogóle w myślach: Boże, spraw, żebym go nie kopnął w gardło i go nie zabił. Boże, pomóż mi teraz, że jak się odwrócę, to dostanę od niego w łeb i nic się nie stanie. Nie oddam mu. Panie, pomóż mi nie oddać mu. Panie, pomóż mi nie oddać mu. Panie, pomóż mi nie kopnąć go w gardło. Pomóż mi, Panie. Pomóż mi w tym. Rozumiesz? I odwróciłem się do niego, trzymałem z tyłu ręce, za pręt trzymałem i mówiłem do niego prawdę. On stał w ogóle, wiesz, 20 kilo ode mnie cięższy. Mówię: dobra, mówię, no, dobra, wal. Rozumiesz? Nie przywalił, nic się nie wydarzyło. Ale ja wtedy nadstawiłem drugi policzek. Rozumiesz? Ukierunkowana bezradność to bezradność, której jesteś, w której podchodzisz świadomie do niej. Świadomie. Ja teraz właśnie, kiedy byłem w szpitalu, ja świadomie podszedłem. Po raz pierwszy w życiu podszedłem świadomie. Ja wiedziałem, że ja będę żył. Dla mnie to, że ja będę żył, było jasne. Ale ja się musiałem pogodzić z moją bezradnością. Ja się pogodziłem ze śmiercią. Rozumiecie? To jest w ogóle... To jest pewnego rodzaju ambiwalencja, przeżywanie ambiwalentne. Z jednej strony ty wiesz, że będziesz żył. Nie ma bata. Czemu? Bo poruszasz się w wierze. A z drugiej strony ty się godzisz w środku z bezradnością. Śmierć, możesz mnie zabrać. I wszystko będzie dobrze. W ogóle rozumiesz, o co chodzi? Trzymasz ten pręt z tyłu. Nie masz żadnej ochrony. I mówisz: możesz mnie zabrać, śmierć. Możesz mnie zabrać. Rozumiesz? To jest tak, jak czytasz księgę Hioba, jak czytasz, a zachęcam do tego, to bardzo mądra księga jest. Kiedy szatan rozmawia z Bogiem, tam jest pokazane, kiedy on mówi do niego: czy mogę uderzyć w Hioba? A Bóg mówi: jasne. Wal w Hioba. I tam jest w ogóle, i to trzeba proroczo zrozumieć, nie? Jest napisane tak, że Bóg mówi, że Hiob jest najsprawiedliwszy na całej ziemi wschodniej. Rozumiecie? A początek, kiedy czytasz, to jest to, że Bóg był z nim. Dokładnie jest, że był za nim. Stał za nim. Za nim stał. I to sformułowanie: uderz w Hioba. To było zachęcenie diabła, żeby on się rozbił na Bogu. On mówi: walnij w Hioba. Nie wiesz, że ja za nim cały czas będę stał. Jam jest skała. Jam skała. I diabeł sobie roztrzaskał łeb na tej skale. Wiecie, że księga Hioba to jest księga prorocza o Jezusie Chrystusie. O Jezusie Chrystusie. Ta księga, najstarsza księga Biblii. Najstarsza księga znaleziona w historii w ogóle świata. Biblijna księga. To jest proroctwo o Chrystusie. Rozumiesz? Jak będziesz księgę Hioba czytał z perspektywy w ogóle proroctwa o Chrystusie, to dopiero ci oczy otworzą, co tam się dzieje. Rozumiesz? Ten nowe narodzenie Hioba. Kiedy on proroczo się rodzi na nowo, ten Hiob. Kiedy on staje i mówi: nic nie wiem. Do tej pory znałem cię ze słyszenia. W ogóle nic nie wiem, nic. 30 rozdział, do 30 rozdziału on wszystko wie. Wszystko wie, mądrzy się, broni, kurczę, człowieku, wszystko, wiesz. A on się nareszcie daje złamać. My nic nie wiem, nic. Nic nie wiem,
Nie wiem w ogóle, nie wiem, dlaczego dzieci mi umarły, nie wiem, czemu mnie żona zostawiła, nie wiem, czemu ja choruję, nie wiem w ogóle, o co chodzi, bo nie wiem prostych rzeczy. Ten ma katastrofę życiową, a tutaj okazuje, a Bóg mu jeszcze jakieś proste pytania zadaje, kurczę. A rozumiesz to, a rozumiesz to, a rozumiesz to. Okazuje się, że on mówi, to już nic nie rozumiem. Rozumiesz? I wtedy jest napisane, i Pan zaczął błogosławić Hioba. I dwa razy więcej wielbłądów, dwa razy więcej owiec, rozumiecie? I dzieci, choć nie jest napisane, że żona wróciła. Więc istnieje prawdopodobieństwo, że się druga znalazła, jakaś mądrzejsza. Rozumiesz? I dzieci, i wszystko w ogóle, i życie Hioba zostało podniesione. I Hiob się wziął za wstawiennictwo. Rozumiesz, o co chodzi? Ale kiedy to się stało? Kiedy się złamał? Kiedy zwalczył sam siebie? Kiedy na tym ringu, rozumiesz, walczył do końca? Jak idziesz na walkę z samym sobą, to pamiętaj, nie licz na to, że w pierwszej czy drugiej rundzie będzie nokaut, bo tak ludzie myślą. Chrześcijanie mówią, dobra, już to zrobię. Nieraz do mnie, jak komuś coś tłumaczę, człowieku, tłumaczę komuś ważną sprawę jakąś. Za tydzień tam go spotykam, mówię, już to załatwiłem. A mi tam kuje w środku. Co załatwiłeś? Ja już to z Panem przepracowałem. Co ty przepracowałeś, mój? No tą sprawę, co mi powiedziałeś, to przepracowałem z Panem. Dobrze, na pewno będą efekty tego. No. Patrzę, za 3-4 tygodnie zjazd ma z powrotem. A ja mówię, przepracowałeś z Panem. No z Panem przepracowałem. No ale i teraz on mi, A on mi tłumaczy, dlaczego on ma znowu zjazd. On mi tłumaczy teraz. W ogóle rozumiesz? Złam się. Przyjdź do Boga, powiedz, nic nie umiem i nic nie wiem, jestem ciołek bity w ciemię. W ogóle weź. W ogóle, rozumiesz, przyjmij prawdziwą postawę. Powiedz, Boże, wskaż mi wszystkich moich wewnętrznych wrogów. Boże, biorę całe uzbrojenie i idę to wyrżnąć. Boże, idę w ogóle odzyskać mój Kanaan. Kurczę, każdego Amalekite, Janekite, kurczę, innego kite, wszystkich wytnę, powieszę na murach, Panie. Tu nic, żadna kita mi nie zostanie, kurczę, rozumiesz? Mała, duża, nic. Idę na walkę. Nie na jedną, dwie rundy. Jest 15 ciężkich rund. Wiesz, na co się przygotuj? Że wytrzymasz 15. Idź na 15 rund. Idź na 15 rund. Rozumiesz? Chodzi o to, żebyś się przygotował na 15 rund. Rocky Marciano był najwybitniejszym bokserem wszechczasów. Dlaczego? Dlatego, że Rocky Marciano myślał tylko o tym, w jaki sposób wytrzymać 15 rund. Bywało, że w pierwszej rundzie miał nokauty, rozwalał ludzi. Ale jego mentalność była długofalowa, on grał długą piłką. Rozumiesz? Bo walka z samym sobą może być bardzo ciężka. Nowe narodzenie przy tym to drobiazg. W nowym narodzeniu po prostu przyjmujesz Pana jako swojego, Boga jako swojego Pana i Zbawiciela. Rozumiesz? Oczywiście od razu na początku większość chrześcijan popada w religię i zaczyna walki swoje różne. Z tym walczę, już oni walczą, z pornografią walczą. Też walczyłem z tym wszystkim, z tymi wszystkimi rzeczami tak mało istotnymi, tak mało ważnymi. Rzeczami, które w ogóle potem przyszły o tak. Rozumiesz? Bo mnie diabeł zwiódł się za walkę się brałem z grzechem. Nie. Wielu ludzi wykrzykuje te Boże prawdy. Właśnie, robią różne rzeczy, a w środku trzęsą się. Jak się trzęsiesz przed czymś w środku, to nie oszukuj siebie, że to jest wiara. Rozumiesz? Boisz się tego, co jest pod twoją kontrolą. Rozumiesz, co ja powiedziałem? Boisz się tych rzeczy, które są pod twoją kontrolą, jak coś przestaje być pod twoją kontrolą. A w łasce
wszystko jest pod kontrolą Boga. Na przykład ty się boisz o swoją firmę, a nie o firmę kogoś. W ogóle wiesz. Martwisz się o zapłacenie swojego czynszu, a nie czynszu sąsiadów. Przecież do głowy by nie przyszło. Czy pan Zenek ma na czynsz? Nie. No pan Zenek to pan Zenek. Niech pan Zenek, kurczę, myśli o swoim czynszu. Nie ja. Ja będę myślał o swoim czynszu. Tak? Boimy się tego, co sami kontrolujemy. Jeśli kontrolujemy swoje życie sami cały czas, jeśli nasza własna siła kontroluje nasze życie, to boimy się życia. Życie nas łupi bez litości. Boimy się życia. Boimy się odważnych ruchów, działań odważnych. Rozumiesz, o co chodzi? Potem mówimy, jesteśmy prześladowani z uwagi na wiarę. Kto cię prześladuje? Ten świat mnie prześladuje. Ten świat cię prześladuje, bo jesteś dziwakiem. Jesteś dziwny. Dziwnie mówisz, dziwnie się ubierasz, dziwnie wyglądasz. Jesteś dziwny. Jesteś dziwny. Po prostu normalnie ten świat jest jak w przedszkole. Prześladuje dziwaków. Nie ciebie jako chrześcijanina. Ja w ogóle nie mam żadnego problemu, że ja komuś mówię, że ja się spotkałem z Jezusem. Wszędzie to jest szanowane. Teraz Agata też opowiadała, bo w sobotę były z Sarą. Sara sobie robiła kolczyk w pępku tutaj. I pojechały do tutaj w Warszawie do tego, do jakiegoś tam zakładu. I wiesz, tam, na Agacie tam spojrzał na jakieś te tatuaże. Mówi, o to widzę, że takie też religijne, tak? Czy chrześcijańskie jakieś tam. Ten Agata mówi, no bo jestem narodzona z Bożego Ducha w ogóle, wiesz. Powiedziała im kilka rzeczy. No dla nich normalne. Czemu jest normalne? Bo jest normalna. Matka przyjeżdża, ponieważ Polska jest dziwnym krajem. Trzeba mieć zgodę rodziców, żeby sobie kolczyk dzisiaj zrobić w Polsce w salonie. Albo mieć 16 lat. Seks można od 15 uprawiać. Kodeks karny tak mówi. I nie potrzeba zgody rodziców. No, także nie ma problemu w ogóle seks. Kolczyk 16 lat albo zgoda rodziców. A żeby kupić Red Bulla 18 lat. Mistrzostwo świata, ale to jest tylko Polska. To w ogóle... Genialnie, trzeba się. Nie, to jest fajnie, nie? Trzeba po prostu odpowiednią postawę przyjąć. Od Polaków bądź jak Polak. To jest bardzo ważna, prorocza informacja dzisiaj. Wśród Polaków bądź jak Polak. To nie przejdzie inaczej, nie? Boisz się tego, co jest pod twoją kontrolą, bo. Z doświadczenia wiesz, że masz limit siły. Ty z doświadczenia wiesz, że już nieraz wysiadłeś gdzieś w życiu. Więc rozumiesz, a łaska pociąga cię do miejsca, które mówi, no to może ja bym tą kontrolę tutaj przejmował, no czy dalej tam. Jest taka piosenka Piotra Płechy. Ona jest, to bardzo piękna piosenka jest. Tytułu nie pamiętam, ale tam ona brzmi tak, że chcę być jak ty, chyba ma tytuł. Chcę być jak ty, Piotr Płecha, nie? Coś takiego. I on tam w ogóle takie słowa są super, że on generalnie idzie i taki pług życia prowadzi, prawda, ten pług życia i ten Bóg stoi z boku i mówi, może chcesz, żeby ci pomóc, czy nie? Czy chcesz pchać ten pług? Wiesz, o co chodzi? I on tam śpiewa. Chciałem wypędzać demony. Przyszła tam depresja i lęk. W ogóle wierzę. W ogóle genialna piosenka. Posłuchajcie jej sobie. Piotr Płecha tam. Chcę być jak ty. Bo ojcze, chcę być jak ty. Później śpiewa, nie? Ale chodzi o to, że wiesz, ten Bóg powiedział ci, synu, może ci pomóc w tym jakby tej pracy. Czy nie? Bo nie muszę. Masz siłę? Ode mnie. Wiesz, o co mi chodzi? To lecimy. Wiesz, tak jak z dziećmi jest, jak dziecko małe. Wiesz, o co chodzi? Chcę przenieść coś, szarpie się, pomóc ci może. Nie! Sam przeniosę. Ale to waży dwa... Nie! A jeszcze pół biedy, jak potem przyjdzie, powie, pomóż, nie? A są takie typy, jak ja byłem mały, że nie powiem. Nie powiedziałem nic. Milczałem w trzech językach. Coś mnie nie wyszło,
Rozumiesz? Ja do tego stopnia musiałem to wypracować, żeby wyszło. A z gotowym produktem to mogłem przyjść, proszę bardzo. Ja. Rozumiesz, o co chodzi? Kurczę. Zwalczyć własną siłę oznacza powiedzieć Bogu tak i odpocząć. Uwierzył i odszedł, opowiedziane jest w piśmie. Uwierzył i odszedł. Powiedzieć Bogu tak i co? Odpocząć. To jest życie w łasce. Ja wiem, że możecie mieć bardzo silne inne doświadczenia i przyzwyczajenia też. Ja to rozumiem. Chodzi o to, że my musimy złapać ten aspekt, że ta łaska musi stać się dla nas absolutnie doświadczalna w każdej dziedzinie, w każdej sytuacji, w każdym aspekcie naszego życia. Najtrudniejszy jest zawsze pierwszy raz, ale gdy zacznie się tą potyczkę, to na pewno się ją wygra. Bylebyś wszedł na ring. W ogóle rozumiesz, my jestem z tobą. W ogóle dasz radę pokonać sam siebie. Dasz radę. Nie bój się nie umieć. Proszę cię. Nie bój się nie umieć. Są demony, które pilnują tego, abyś się bał nie umieć. Nie umieć, nie potrafić. Rozumiesz? Ten świat będzie wyciskał na tobie potrzebę, że ty musisz umieć. Musisz. Jak? Dlaczego powstał cały ruch hipisowski w Stanach? To był bunt przeciwko w ogóle temu, jaki masz być. Rozumiesz? Ortodoksyjni republikanie, konserwatyści właściwie, konserwatyści, oni krzyczeli... Szczególnie właśnie z tych stanów, kurczę, tych parachrześcijańskich, bo to stamtąd ten największy krzyk wychodził. Jak ma wyglądać moralność Ameryki? To oni powołali komisję do kontrolowania Hollywood przecież na początku. To nasi bracia i siostry. Rozumiesz, o co chodzi? Że tam kawałek łydki było widać, kurczę, rozumiesz, na początku u kobiety, to oni człowieku wytaczali tak zwane procesy moralne. To był dym pierwszej ligi. Cała prohibicja. To była w ogóle ten nacisk cały prohibicyjny, to był w ogóle z gruntu od tych w ogóle parachrześcijańskich ruchów. Do czego to doprowadziło? Do tego, że się pędziło bimber, rozumiesz, o co chodzi, w co drugim kurcze domu w Stanach. I że grupy przestępcze stały się, kurcze, rozumiesz, tak silne jak nigdy dotąd. Nie? Prohibicja. Nie pijemy, nie pokazujemy na gości, będziemy wszyscy chodzili do kościoła i nosili Biblię przy sobie. Rozumiesz, o co chodzi? Kurczę. To jest nieporozumienie jakieś. I w ogóle ten nacisk właśnie, jaki masz być. Mówiono, macie być moralni, tacy. A hipisi mówią, ale nie chcę taki być. Chcę nosić długie włosy, nie myć się, wpieprzać LSD, palić marihuanę, mieszkać na skłocie i bzykać się ze wszystkim, co się rusza. Dlaczego w ogóle to tak poszło? Czemu to tak poszło? Bo gdzie prawo naciska, tam grzech się rozmnaża. Trzeba Biblię trochę poczytać. Sami ci, kurcze, ortodoksi doprowadzili do ruchu hipisowskiego. To oni do tego doprowadzili. To oni doprowadzili, bo im się łydka nie podobała. Rozumiesz, o co chodzi? Łydka im się nie podobała. Bo jak kobiety, które są jakby naturalnie bardziej uwalniają większe emocje, uwalniały te emocje, to im chorobę psychiczną wymyślili w tamtych czasach. Bo to jest histeria. Czyli wścieklizna macicy, najkrócej powiedziawszy. Więc histeryczki to są.
Chciały ciepła, chciały bliskości, to histeryczki one były. W szpitalach psychiatrycznych ich zamykano, człowieku, i ruch cały poszedł, rozumiesz, wiesz, to było, bo jak to proroczo zobaczysz, to w ogóle człowieku, no, do czego to doprowadziło? Dlaczego to doprowadziło w ogóle do tego, że w ogóle taka inaczej się ułożyło społeczeństwo? Bo było ciśnięcie, jakie ma być. Nikt ci nie może powiedzieć, jaki masz być. Ale jest ktoś odpowiedzialny za to, żeby ci powiedzieć, jaki masz być. To jesteś ty sam. I nie ma innego, kurczę, arbitra. Bo Bóg to ci zaproponuje, czy ten pułk z tobą poprowadzi, czy ci nie poprowadzi. To propozycję ci złoży. Pani, jaki mam być? Jak chcesz, bądź jaki chcesz. To jest złe pytanie do Boga, jaki mam być. Wiecie, jakie jest dobre pytanie? Czy mi pomożesz, Panie? To jest dobre pytanie. Czy mi pomożesz być takim, jak chcesz? Czy mi pomożesz być takim, jak należy? To jest łaska. I przyjęcie wiarą, bo on zawsze mówi tak, bo on na to, co sam zaproponował, zawsze mówi tak. Czy Panie mi pomożesz? Pomogę ci. I teraz ruch wiary się załącza. Potrafię być taki, jak powiedział Bóg. Idziemy dalej w ruchu. Jestem taki, jak powiedział Bóg. Pozwól umrzeć twojej własnej sile. Zrób to dzisiaj, podejmij taką decyzję. Powiedz, że wszystkie takie, nazwijmy to nadwyżki, które sam wyprodukowałeś z tej siły, pamiętaj, która jest Bożym w ogóle obdarowaniem dla ciebie, wszystkie odgałęzienia, które tam wyrosły, ty dzisiaj, tak, wyrywasz ze swojego życia. Ty ogłoś nad nimi śmierć. To się stanie tylko z jej nadwyżkami. Reszta jej będzie służyć ci i nie będzie stawać na drodze łaski. Pamiętaj, Boże normy nigdy nie stają na drodze innym Bożym normom. Nigdy. Bo Bóg samego siebie zaprzeć się nie może. On jak wprowadza określone prawidła, to one sobie nie zaprzeczają. Twoja siła, używana w odpowiedni sposób, nigdy nie będzie przeczyła funkcjonowaniu łaski. Ona się w nią wtopi. To stanie się dla ciebie normalną rzeczą. Rozumiesz? Ale nigdy nie wyjdziesz poza pewien poziom. Nigdy siła twoja nie stanie się twoją pięścią. Ale to się stanie tylko wtedy, kiedy zwyciężysz sam siebie. Kiedy w ogóle uznasz, tak, że nie boisz się nie umieć. Że nic się nie stanie. Rozumiesz? Że nie będziesz się spieszył. Nie będziesz uważał, że wszystko musisz już teraz, natychmiast. Że wszędzie musisz włożyć cały swój, kurczę, rozumiesz, cały swój potencjał. Rozumiesz? Nie musisz wszędzie włożyć całego swojego potencjału. Nie musisz to wszystko. W ogóle to jest niepotrzebne. W masę rzeczy nie trzeba się mieszać. Różne rzeczy można zakończyć. Z różnych relacji można wyjść. Nie trzeba w nich być w ogóle. W pewnych miejscach nie trzeba mieszkać. Rozumiesz? Nie trzeba. Nie bój się. Co ja zrobię, jak ja opuszczę moje miejsce zamieszkania? Będziesz miał inne miejsce zamieszkania, nie wiem. Zawsze będziesz miał jakieś miejsce zamieszkania. 2024 rok, środek Europy. No, miejsca zamieszkania są różne, nie? Ale co mam zrobić? Zmień miejsce zamieszkania. Jak? Cholera. Wejdź do domu. Z pawlacza zdejmij walizkę. Połóż na ziemi. Lewą ręką uchyl wieko. Rozumiesz? Podejdź do szafy. Najpierw odzież gruba. Nie, stop, cofamy. Najpierw buty. Włóż w torebki foliowe, żeby ewentualnie nie pobrudziły odzieży. Ja jestem w stanie to komuś rozpisać, jak ktoś potrzebuje. No cholera. Jak ja się mam wyprowadzić? Co potem zrobisz? Pomachaj ogonkiem, kurczę, rozumiesz, się zwijaj.
Gdzie ja pójdę? Nie gdzie, ale z kim? Nie gdzie ja pójdę, ale z kim ja pójdę? Nie gdzie, ale z kim? Rozumiesz to? To jest wielka różnica. Nie gdzie ja pójdę. Co ty jesteś, kurczę? Menel z gruntu? Że ty się zastanawiasz, gdzie ty pójdziesz? Co ty jesteś? Ty Boży człowiek z piętnem pańskim na sobie. Chroniony i broniony w każdych warunkach. Niepotrzebujący posiadać wszelkiej mądrości, kurczę, całego świata, żeby, rozumiesz, przetrwać. Ona jest dla ciebie dostępna cały czas. Rozumiesz? Ludzie im bardziej są bogaci, tym mniej gotówki przy sobie noszą. Nie muszą jej mieć. Pierwszy Koryntian 12:9-10. Albowiem pełnia mojej mocy dokonuje się w słabości, mówi Pan. Albowiem pełnia mojej mocy. Interesuje cię pełnia mocy? Jak ciebie nie interesuje pełnia mocy, to nie jest słowo dla ciebie. Albowiem pełnia mojej mocy objawia się, okazuje się w słabości. W czym się okazuje pełnia mocy Boga? W słabości. Trzeba zrobić miejsce w naczyniu. Trzeba zrobić miejsce w naczyniu. Żeby miejsce w naczyniu zrobić, trzeba wejść na ring z samym sobą, urwać mu łeb i nasrać w szyję. Rozumiesz, o co chodzi? Tak należy postąpić z każdym dzieckiem egocentryzmu w swoim życiu, z każdym przyzwyczajeniem, które pozostało w ogóle po naszym ego, z każdą sytuacją, w którą weszliśmy, opierając się na własnej sprawiedliwości i nadwyżkach własnej siły. Trzeba to zniszczyć. I nie bać się, że zostaniemy z niczym albo że zniszczymy dzieło Pańskie. Nie można przekląć to, co Bóg pobłogosławił. Jeśli występujesz przeciwko własnej sile, to rozwalisz na tym ringu tylko nadwyżki. Reszta pozostanie i będzie ci służyć. Pod jurysdykcją czego? Łaski. Rozumiesz? Uwielbiam logikę. Albowiem, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, powtarza po Bogu apostoł Paweł. Albowiem, kiedy jestem słaby, mówi apostoł. Kiedy jestem słaby? A w ogóle oryginał mówi, albowiem, kiedy dostałem słabość? Ja w ogóle przecież mówię, jak dostał słabość? Co to jest dostał słabość? A tylko on wywalczył tą słabość. Paweł musiał wywalczyć. Wiecie, kim Paweł był? Paweł to nie była popierdółka. Paweł to był kozak. Paweł to kozak był. Dla niego wycinanie ludzi w imię judaizmu było normalną sprawą. Rozumiesz? To był człowiek, co szedł jak przecinak do przodu w imię sprawy. Dla niego jestem w ogóle judaistą, jestem w ogóle faryzeuszem, w ogóle rozwalam w ogóle ten system. Nikt tu nie będzie nam, kurczę, robił koło pióra. Jak coś tam chrześcijanie tworzą jakieś zborki, tworki i inne rzeczy, człowieku, będą mnie tutaj, to wytnę wszystkich. Aresztuję ich, zamknę. Rozumiesz, o co chodzi? Nikt tu nie będzie mnie psuł tego, co ja mam. I teraz on, po potężnym objawieniu, zobacz, on po tym objawieniu w ogóle, on dalej jest w pełni swojej starej siły. On ma nadwyżki siły. To jego siła, Pawła siła, to jest jak baobab. Rozumiesz? I on teraz w ogóle uderzenie pańskie, bum, człowieku, spada z konia, ślepnie, tak? Niosą go tam, w ogóle, popatrz. Jak ja to zobaczyłem, mówię, Boże, w zeszłym roku tak miałem, kurczę, jak mnie tąpnęło. O. Rozumiesz? Ślepnie. Niosą go tego Ananiasza, ten kładzie na niego ręce, zaczyna widzieć. Pierwsza akcja, która jest potem. Ja tego przez lata nie rozumiałem, co tam się w ogóle wydarzyło. Mi się wydawało, ale to jest kozaczysko, mówię, no ten Paweł. Kozaczysko. Tu dopiero narodził się z Bożego Ducha,
w ogóle ochrzczony został, od razu poszedł głosić na tym Damaszku Ewangelię. Mówię, ale kosior. A ja w ogóle po latach czytam to samo, mówię, przecież za chwilę jest taki dym, że grozi mu śmierć, kurczę, chłopaki ze zboru go spuszczają w kuble, kurczę, przez mur, żeby spieprzał, kurczę, z Damaszku. Ale mówię, chwała, naprawdę. Ale narobił. Wow. W ogóle zmienił mi się ogląd tej sytuacji. Dopiero zobaczyłem później, w ogóle kiedy Paweł po latach, tak? Po latach, bo on te rzeczy pisze potem po latach, kiedy przebywa w ogóle gdzieś tam w Arabii, kurczę, układa sobie doktrynę przez parę lat, on parę lat doktrynę układa, doktrynę układa. Wiecie, co on robi przez parę lat? Doktrynę układa. Dogmaty układa, on wraca, kurczę, rozumiesz, z zapisami w ogóle filozofii o nazwie chrześcijaństwo. Ja nieraz mówię, to nie Jezus to wymyślił, to Paweł wymyślił chrześcijaństwo. To Paweł rozpisał dogmaty. To Paweł. To Paweł. Wraca od tych Arabów tam, w ogóle jest po przejściach, po odrzuceniach, po różnych rzeczach i co on pisze? Co on pisze w ogóle z tej puchy tutaj? W ogóle siedzi w pudle już któryś raz i w ogóle, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny w tych swoich wspomnieniach. Po ukamienowaniach, po różnych rzeczach w ogóle on dochodzi, do czego on dochodzi? Że pełnia Bożej mocy objawia się w słabości. On potem w ogóle, jak jest akcja, kiedy on wraca już w ogóle z tej Grecji, że tutaj nie wyszło, bo to te ostatki takiego, kurczę, jego takie ostatnie podrygi tej jego własnej siły, tak? To on mówi, w ogóle do Koryntian idzie, nie? I mówi, idę do was bez własnej mądrości. Z bojaźnią do was idę. On się skrada teraz. To już nie jest Paweł, który na środku Damaszku stoi i drze mordę. I trzeba go w kuble wyprowadzać później stamtąd, człowieku, na sznurku. To jest inny Paweł. Czy to jest słabszy Paweł? Nie. Tu jest multikozak. Dopiero tu jest multikozak. Rozumiesz? Dopiero tu. Bo dopiero człowiek, kiedy schodzi z ringu po 15 rundach z samym sobą i widzi, kurczę, że ten on, te resztki jego ego leżą zakrwawione na ziemi, rozumiesz, o co chodzi? A w ogóle Bóg wręcza mu pas do ręki i schodzi z tym pasem i mówi, jestem mistrzem świata. Dopiero wtedy urodził się naprawdę kozak. Rozumiesz? Dostałem ostatnią informację proroczą i brzmiała ona w ten sposób. Jeśli dobrze wam to dobrze przekazał. Że Bartek, jesteś tam w tym biurze? Chodź tutaj, Bartek, proszę cię. Ty to powiedz, bo ja tego dobrze nie przekażę. Raz. Powiedz, bo to jest ważna sprawa. O tym bohaterze i o śmierci tego, że dla mężczyzn. Bitwa czyni z mężczyzny bohatera, śmierć uczyni z bohatera legendę. Czas powoduje, że z legendy stanie się inspiracją dla innych mężczyzn. To śmierć powoduje, że on staje się legendą. To śmierć Pawłowa, śmierć na ringu, śmierć z własną siłą, wygrana z własną siłą, uczyniła z Pawła legendę. Dlatego jest inspiracją dzisiaj. Jego bohaterskie czyny, rozumiesz? Jego bohaterskie czyny prowadziły go na drogę śmierci własnej przerośniętej siły. Tam go zaprowadziły.
I tam stoczył ostateczną walkę. I wtedy on powiedział, że Boża moc w moich słabościach się objawia. Halleluja! Rozumiesz? Już po... I teraz nie mamy już w ogóle żadnych dylematów, nie mamy lęków, nie mamy w ogóle dyskusji różnych, czy kobieta powinna usługiwać, czy nie powinna usługiwać. Paweł w ogóle przestaje mówić o takich sprawach. Przestaje gadać o takich rzeczach. O czym innym już mówi. Rozumiesz? Pisze list do Rzymian. Kurczę. List do Rzymian. Jeśli masz uszy, to słuchaj. Jeśli twoje uszy są otwarte, to koduj te słowa, które dzisiaj mówię do ciebie. Każdy z nas musi stoczyć taką walkę. Każdy z nas musi się nastawić na 15 rund, żeby rozwalić twojego największego wroga. A potem diabeł, demony, różne takie sytuacje, to będą dla ciebie takie, kurcze, rozumiesz, wiesz co, takie walki. Wiesz, jak to jest z mistrzem. Jak ktoś już jest mistrzem, stoczył swoje wielkie walki, to potem menadżer mu wybiera takich w ogóle, żeby tylko utrzymać pas. Potem różne odkrycia, takie otwarcia w ogóle walk z szatanem, to są rzeczy lekkie. Rozumiesz? Wchodzisz na ring, strzelasz go w mordę z otwartej. Normalnie z otwartej. Chlastasz go, a on płacze. Płacze. Czego płaczesz, szatanie? Taki jestem samotny. Dobrze. On płacze wtedy. Tam nie ma nawet walk, tam jest ośmieszenie. Tam jest szydercza pieśń nad królem Babilonu. Szydercza pieśń. Zaśpiewajcie szyderczą pieśń nad królem Babilonu. Rozumiesz, o czym mówię? Proszę cię, weź to do siebie. Nie pozostaw na sobie suchej nitki. Nie na innych. Na sobie. Nie na innych. Nie zajmuj się innymi ludźmi. Bardzo cię proszę. Weź sobie taki, kurczę, urlop od zajmowania się innymi ludźmi. Pod tytułem, ja ci powiem, jak powinieneś to teraz zrobić. Ja ci wyjaśnię teraz. Nie wyjaśniaj nikomu nic, dobrze? Przez miesiąc na przykład taki zrób urlop. Do kwietnia nie wyjaśniam, panie. Ja se sam powyjaśniam. Ja się na rozkminkę umówię sam ze sobą. Na razie. Ja tą sprawę doprowadzę do końca. I nie dawaj sobie jakiegoś takiego czasu, tylko powiedz, ja wytrzymam te 15 rund, Panie Boże, ja to rozwalę. Każdy najdrobniejszy element mojego ego, które zostało mi na duszy, ja to zrobię, ja to odetnę. I teraz tak, Duchu Święty, wskaż mi, od czego ja mam zacząć. Poddaję się Tobie, jestem Tobie absolutnie poddany, kompletnie poddany. Boże, nie wiem nawet, od czego mam zacząć, nie wiem, ale zrobię wszystko. Odetnę się, złamię. Rozumiesz, o co chodzi? Odejdę w ogóle z tego systemu. Nie bój się tego. Nic się nie stanie. Ilu z was zrobiło takie kroki związane z tym elementem i zobaczycie, widzieliście, że nic się nie stało. Nic się w ogóle nie stało raptem. Nic. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się, aby te słowa głęboko utkwiły w ogóle w sercach naszych ludzi. Ojcze, ja chcę, żeby każdy z nas, łącznie ze mną, w tych słowach odnalazł inspirację, pocieszenie, korektę. Ojcze, ja modlę się, aby te słowa wykonywały ruch i wprowadzały w nasze życie świeżość Twojego namaszczenia. Dziękuję Ci za to, Ojcze. Amen.